Możesz już iść i wróć za 2 tygodnie. Elo! Cześć dziewczyny! Dzisiaj będzie coś ekstra. Zrobimy takie fajne paznokcie. Mamy też mega suche skórki. Pokażę wam, jaki mamy dzisiaj przypadek, bo tutaj mamy fajne paznokcie. Wszystko byłoby pięknie, byłoby ładnie. A włączyła pani nagrywanie? Już. Mamy tutaj takie piękne, marmurkowe paznokcie. Wszystko się trzyma świetnie, zobaczcie. Nic nam nie odchodzi. Tylko, że tutaj z Izabelą tyle razy mówię, tyle razy proszę, uczę. I proszę i błagam, nie skup, nie skup. I zobaczcie, co tu się stanęło. To jest bardzo boląca rzecz, ale poradzimy sobie z tym. Pokażę wam, jak opracować takie skórki bardzo delikatnie. No i ściągniemy te paznokcie i zrobimy coś nowego. Czekaj. O właśnie, pokaż drugą rękę. O, tak to się prezentuje. Więc zabieramy się do pracy. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, dezynfekcję. O, tak bardzo dobrze. Już Izabela już wie, jak ma ręce ułożyć. Rozetrzyj sobie. I wybierzemy do tego odpowiedni frez. Frez, który zdejmie nam... Tutaj mamy hybrydę na żelu. I takim frezem, który świetnie sobie poradzi z tym, co mamy tutaj na paznokciach, będzie frez JN05. Ten frez znajdziecie u mnie w sklepie justnails.pl. Jeżeli nie znacie, to zapraszam. To jest frezik, który wygląda tak. O, jest, zobaczcie. Ma takie delikatne nacięcia i fajnie sobie poradzi. Zdejmie nam tą hybrydę z żelu, więc myślę, że możemy zaczynać. Pamiętajcie, że jak wkładacie tutaj frez, to żeby włożyć do końca i delikatnie go wyjąć, żeby wam się nie stykał tam na samym końcu. Zabezpieczam głowicę. Och, trzeba odplątać sobie kable. 3 godziny później. O, będzie teraz dobrze. Teraz, żeby to wrzucić dobrze. Mam to. Dobra, zadziałało. Lecimy. Lecimy z tym. Odpalam sobie frezarkę. Chodzi bardzo cichutko. Nic nie słychać. Naprawdę jest bardzo cichutka. Zaczniemy od środkowego. Zobaczcie, jak fajnie ten frez ściąga to. Włączę pochłaniacz. Jak możecie zauważyć tutaj, u Izy mamy różne bazy. Paznokcie Izy są takie używane do testów. Co? Królikami doświadczonymi. Zawsze jak się spotykamy, to gdzieś tam staram się testować nowe bazy, nowe rzeczy. Dlatego dzisiaj postaram się to ściągnąć praktycznie tak, żeby nałożyć nową bazę, żeby wszystko było nowe, żeby nie było to takie jedno na drugie. Więc dzisiaj to jest ten czas, że ściągamy. Do zera. Okej. Okay. I skracamy. Nie, okej. Mamy zdjętą jedną rękę. Specjalnie też się nie odpylałam, bo to jest fajny test dla tego pochłaniacza. Jeżeli używacie go dla siebie, to okej. Okay. Dla własnych potrzeb sprawdzi się, ale jeżeli przyjmujecie klientki, no to jak możecie zauważyć, zobaczcie ile on pyłu zostawia tutaj. Na rękawiczce jest jego bardzo dużo, na dłoniach tutaj tak samo, no bo wszystko się przynosi z rękawiczki. No i oczywiście jest on wszędzie, dlatego warto jest zabezpieczyć swoje ubranie fartuszkiem. Polecam, polecam. Ja teraz się odpylę. Ten pochłaniacz ogólnie bardzo świetnie mi się sprawdza tak dla siebie, kiedy sama sobie robię paznokcie, to jest ok. Teraz tego paznokcia zostawimy sobie w ogóle na koniec, żeby go zdjąć, a przejdziemy sobie do drugiej ręki i tutaj zaczniemy sobie od małego. Będziemy ściągać. Łyso ci? Łyso bardzo, tak. Takie dziwne są, jeju. Takie jak nie twoje? No. Ale wydają się 2 razy dłuższe. Masz rację. Nie wiem czego. Wydają się. Wydają się. Warto jest związać włosy, dziewczyny. Po
drugim musimy się odpylić, bo zginiemy w pyle. Ja też nie będę ściągać tutaj do końca tej bazy i tego żelu, ale jeżeli właśnie ściągacie żel do uzupełnienia, to pamiętajcie o tym, żeby ściągnąć wszystkie zapowietrzenia, które się pojawiły, żeby na to zapowietrzenie nie nakładać kolejnego żelu. Chodźmy teraz z kolejnym paznokciem. Pamiętasz, jak długo trwały nasze paznokcie? Najdłuższy czas? Najdłuższe? No chyba cały dzień, czy nie? Albo całą noc? Jak to było? A pamiętasz to spotkanie, jak malowałyśmy paznokcie i ściągałyśmy i znowu malowałyśmy? Tak. To tak chyba za trzy razy, nie? Chyba tak. Pamiętam to. Ale to się pyli. Może trzeba filtr wymienić. Nie pomyślała o tym nikt. Nie, wymieniałam. O, tutaj coś ci dużo. Ktoś tu nałożył. Ciekawe kto. Kto mi tak nałożył? A może sama? Pewnie tak. Jak sprzed roku. Rok temu, kiedy tak. Wszystko zostało zamknięte, to właśnie Izabela postanowiła, że bierze sprawy w swoje ręce i frezarka poszła w ruch. I co się stało? Jak teraz widzicie na zdjęciu, to właśnie to był paznokieć Izy i on był bardzo popularny w swoim czasie na Instagramie. To taka przestroga, żebyście pamiętały o tym, że praca frezarką ogólnie nie jest trudna, ale nieumiejętne pracowanie tą frezarką i brak wiedzy w tym temacie może zaboleć i zaszkodzić. To właśnie ten kciuk, który nam odrastał. Zobaczcie, on teraz tak wygląda. Wszystko pięknie się zagoiło, odrosło. Nie widzimy tutaj jakichś takich mega znaczących zmian, także jest świetnie. Na szczęście skończyło się to bardzo dobrze. Teraz przechodzimy sobie do paznokcia, do tego najbolutszego, który bardzo boli. Czy on ci boli w ogóle? Nie. A, najstraszniejszego. A jak macie takie skórki, które bardzo bolą, to bardzo musicie delikatnie trzymać tutaj tego palca, żeby nie przyciskać go zbyt mocno. I wtedy manewrujemy sobie tak bokiem, z jednej strony, z drugiej, właśnie z jednej. O, tak. A, to tak chcesz tak. Teraz. Tak, chcę tak. Włączam pochłaniacz i delikatnie tutaj odsuwam sobie wał i przesuwam i ściągam. Większe obroty. Ale rzeczywiście długi. No, jakie płaskie, jak zdjęty. Nie chcę takich. Nie chcesz? Nie chcę takich. Nie chcesz takich naturalnych? Nie chcę takich. Do końca też nie ściągam hybrydy po to, żeby... Hybrydy, tu mamy żel. Po to, żeby wyrównać całość pilnikiem. Żeby nie... po naturalnej płytce nie jeździ tym frezem, tylko pilnikiem sobie wszystko wyrównam. I teraz nie mam pilnika. Pamiętałam o wszystkim, tylko nie o pilniku. Jaki Izabela pilnik? Pamiętasz jaka gradacja? 100 na 180. Tak! Ty to jednak coś łomisz, ty nie znasz. Właśnie zrobiłam zakupy w sklepie. Pilnik 100 na 180, jeszcze jest 180 na 240. On tak bardziej do naturalnej płytki, kiedy mamy takie same paznokcie, baza klasyczna, hybrydowa, wtedy takie pilniki jak najbardziej. My tutaj jeszcze mamy żel i tą stroną 180 będę sobie opracowywać całość. Wyciągamy go. Macie pewność, że jest używany raz, wyciągany z folijki. Teraz polecam. Skracamy sobie paznokcie. Nie pokażę tego. I to już wie, że będzie miała krótkie. Bardzo marzyły się kwadratowe. Nieprawda. Oj, nie tak się umawiałyśmy. Ja chciałam długie. Iza lubi krótkie, kwadratowe. Tak. Piotrek, zmontuj to tak, żeby było dobrze. Okej. Okay. Stroną 180. Nogiem do góry. Mogę wam pokazać, bo Iza ma naturalne paznokcie i my tutaj lubimy naturalne paznokcie. Lubimy, tak. My tutaj chcemy, żeby one były naturalne, nie chcemy ich przedłużać, po prostu chcemy je wzmacniać,
żelem, hybrydą, czasami też to robimy. Ale spójrzcie, czasami też warto jest na przykład przedłużyć paznokcia, bo nie wiem, jak ja to Wam pokażę, bo on wcale nie wygląda tak fajnie i czasami tunel ma taki niesymetrycznie nierówny i to na tym małym będzie widać. Dlatego właśnie skrócimy te paznokcie, żeby one pięknie się tutaj wyrównały. O, albo na przykład ten, zobaczcie, ten wskazujący, na tym będzie widać. Ja też mam takiego paznokcia, że z jednej strony jest ten tunel bardziej osadzony, a z drugiej jest troszeczkę, że tak powiem, płyciej. I w ogóle on jest taki dziwny trochę, co nie? On chyba rośnie w dół, nie? I w ogóle rośnie w dół. U Izy są takie paznokcie, że jeden schodzi do góry, drugi schodzi w dół. I właśnie naszym zadaniem jest zrobić tak, aby one wyglądały jak najbardziej naturalnie i żeby wszystkie w miarę wyglądały podobnie. Lecimy, skracamy. To co, kwadraty? Flip, flip. Tak. Dobra, zaraz zobaczymy, co mi się zachce, to ci zrobię. Ratujcie. Ratujcie, nie mam odwrotu. A może zróbmy jakiś nowy kształt? Jaki? Gwiazdeczkę nie. Może? Okrągła ale szpic. Właśnie tak się zastanawiam. No ale zobacz, kwadraty też będą ładnie wyglądać. Ale to takie, czy krótsze? No krótsze. O nie. Myślałam, że tak. Sama jestem ciekawa, jak będą twoje paznokcie wyglądały. Krótkie, nie? Kwadraty. No? Czy się będą klikać? Wszystko dla lajków. Wszystko dla lajków. Wtedy jeszcze mam końcówkę żelu, więc ja sobie to wyrównam. Właśnie tą stroną 100. Bardzo delikatnie. Bloczek. Bloczkiem delikatnie wyrównuję powierzchnię. Tak, bloczek jest bardzo też delikatny i tutaj wygładzę sobie jeszcze ten żel, który mam i pilnikiem jeszcze wyrównam kształt, długość. Fajnie, bo te krawędzie, pokaż tak bokiem, bo te krawędzie będą takie fajne, proste, nie będą nam schodzić do góry i będzie piękny kwadrat. A może taki trumienkowy kwadrat? No już teraz gadasz trochę lepiej. Właśnie, jak macie też zapowietrzenia takie przy żelu i boicie się ściągać frezarków, to pilnikiem jak najbardziej też możecie takie rzeczy sobie tutaj zrobić. Czekajcie, wpadłam na genialny pomysł. Tu mam gumkę. Właśnie dostaliśmy taką wiadomość. Może być? Zrobiłaby Pani paznokcie 12-latce. Nie. Mówię tak? Jest okej? Okay? Tylko nie piszcie, źle wygląda w tym cyklu. Nie, 12 lat nie zrobiłabym. Nie, to chyba jest trochę za wcześnie. Iza to była jedna z takich osób najmłodszych na paznokciach. 18 lat miałaś, prawda? Słuchajcie, w czerwcu, którego? 10 czerwca. 10 czerwca, słuchajcie, 10 czerwca minie 6 lat. Jak się spotykamy? Minuta ciszy. Pamiętam właśnie, jak Izabela przyszła na paznokcie. Rękę bym sobie dała obciąć wtedy, że umówiłyśmy się na żele, bo ja wtedy robiłam paznokcie żelowe. I wpada Iza i mówi, no ja na hybrydki. A ja takie, nie, na żele. Taka uśmiechnięta, nie, hybrydy. ja, nie, żele. I mówię, że ja hybryd nie mam, ale tak trochę chciał, że wcześniej właśnie zakupiłam bazę, top i dwa i kolory. Dwa kolory. I moje pierwsze kolory to były różowy i biały. I mówię, ale ja mam tylko dwa kolory tej hybrydy. No to okej, okay. No to spoko. I tak myślę, ale wtedy się mocno stresowałam, bo byłaś pierwszą osobą, której robiłam hybrydy. Wiedziałaś o tym? Tak. Mówiłaś mi to już kiedyś. Przyznałam się do tego. No. No i tak. Ale właśnie... przyznałaś mi się dopiero po jakimś czasie. Widzisz, byłam profesjonalistką. Tak, bardzo. Nie powiedziałam, że się nie znam. To byłaś profesjonalna. I tak przygoda trwa 6 lat. Do dziś. Do dziś. No i zobaczcie. I chyba lepiej będzie to wyglądać, co nie? Kwadraty. Ładnie to się prezentuje. O, z tej perspektywy jeszcze fajnie można sobie zobaczyć. Można właśnie spojrzeć, jak można je poprawić. O, troszeczkę tutaj tam pilnikiem. I lecimy z kolejnymi. Tutaj mamy środkowego, więc tak samo. Opiłujemy go sobie o, tak od spodu. I właśnie z migdałka, jak schodzicie, to na kwadrat ważna jest ta krawędź boczna, żeby ona szła w prostej linii.
Tutaj nam fajnie to wszystko schodzi. Tu jeszcze mam takie resztki bazy. O, właśnie, a ja ci zrobiłam ten krótszy, ten dłuższy. No i co teraz będzie? Nie wiem. Ja miałam nigdy nie miałam takich krótkich paznokci. Jak ty nie miałaś? A jak sobie zdjęłaś? To nie miałam takich. Bo z tym to będzie fajnie. I to już wiem, jaki będzie tytuł na YouTube. Ona nie chciała takiego krótkiego. Ona nie chciała takich krótkich. Ona nie lubi krótkiego. Ja. Ale masz bazę. Zobacz. Poka, poka. O kurczaki. O tak to wygląda właśnie. Tym ogarniemy to. Zrobimy pięknego paznokcia. Średnio to wygląda tak z tej perspektywy, ale z góry prezentuje się nawet spoko. Jakiś odszczepieniec. Odszczepieniec. Ja nie wiem, co ty z tymi pazami robisz. O, już wygląda lepiej. Mówię, z naturą nie oszukasz. Kwadraty to twoje przeznaczenie. Tak? No. A kiedyś, jak chciałam, to mówiłaś, nie, brzydkie, brzydkie. Bo kiedyś nie było to twoim przeznaczeniem. Ale teraz już jest. A teraz jest. O, super. I teraz zrobimy jeszcze jedno zdjęcie. Przed i po. Tak, dla porównania. Dokładnie. Wygląda już troszeczkę lepiej, ale my go sobie jeszcze tutaj nadbudujemy z jednej strony, bo on tak z jednej jest bardziej położony, a z drugiej jest bardziej wypukły. I tak jest krzywy. I za nie chciała krótkiego i krzywego. Mam krótki, krzywy. A mi się ręka trzęsie. Wygląda już nawet, powiem ci, tak zacnie. Zobacz, jak ja umiem. Ej! Teraz wygląda tak po opracowaniu. No zależy ja, pod jakim kątem robisz zdjęcie. Nie? Tak, tak, a tak. No patrz jaka. Znalazłaś sobie krytyka. Jejku, a myślałam, że te lata to nas mądrą. A wychodzi, że dzielą. A wychodzi, że to taki hejter. Przed. I po. Przed. I po. No zobacz. Dobrze jest. Trochę się umi. Właśnie. Ściągam nadmiar żelu. Tutaj miałyśmy taką bazę różową, czy naturalną. Była bardziej naturalna. I jak widać po jej kolorze, ale też nie będę jej tak do końca ściągać, bo ona tutaj była nakładana na świeżo we wcześniejszej stylizacji, więc nie ma potrzeby ściągać jej do końca. Tylko ważne, żeby pościągać właśnie te zapowietrzenia, jeżeli jakieś się pojawiły. O właśnie. I to musimy doprowadzić też do ładu. Delikatnie ją tutaj opiluję, też żeby nie przesadzić już z tym bokiem. Ta grubość no, nie wygląda ciekawie. Ale to też musimy nad tym popracować. Powiem ci, Iza, że dzisiaj to będą twoje najpiękniejsze paznokcie. Tak? W końcu się staram. No i prawie to mamy. Jeszcze tylko skórki nam zostaną. I też opracujemy go sobie tutaj od dołu, bo ta grubość jest zbyt duża. W momencie, kiedy on odrasta, to po prostu ten żel też schodzi tutaj z dowolnego brzegu. I takie rzeczy po prostu trzeba ściągać. Tym bardziej, że i ten ma tendencję schodzenia też do dołu. Okej. Okay. Nie, pokaż jeszcze. O, pokaż mi to. O, takie mam pokazy. No, ładnie. O ten jakiś taki... Ten? O ten, no, jakiś taki długi. To może bardzo też łożysko wysunięte. I to powinno być go trochę krócej. Co mam? Łożysko. A co? To jest coś, na czym leży sobie paznokieć. Tutaj mamy kwadrat, a tu mamy taki okrągły kwadrat. I co, zostawić tak? Jaki chcesz kwadrat? Kwadrat, że kwadrat czy okrągły? Okrągły. Jeszcze to też nie jest taki ostateczny kształt, bo tutaj uzupełnimy chyba sobie żelem dzisiaj te paznokcie, żeby je wzmocnić bardziej i troszeczkę tutaj nadbudować ich kształt, więc na razie się nie skupiam na tym, jak to ma wyglądać, bo jeszcze będę opracowywać żel. Okej, okay, i drugą rękę. O, i tak dla porównania daj zrobimy taki, o właśnie. Tak? Tak, który wygląda przed, no w sensie po. Mi się bardziej te kwadraty podobają. No, ciekawa jestem, co wypowiedź na to. Czy te? O, a tu mamy takiego ten brzydala. Uskrobany. Piłujemy to. Jakoś nie mogę cię ułożyć. Nieustawna jestem. Nie mogę cię ustawić do piątki.
Ten też schodzi trochę do dołu. Też jest taki. One są łoba takie. Zazwyczaj takie. To właśnie, nie? No. No ten bardziej płaski jest. Ten, tak, ten a ten schodzi w dół. No wszystko i tak jest krzywe. Ale ja też mam takiego wskazującego. Mi tak bokiem idzie. Jak robię sobie zdjęcie, to muszę tak się nagimnastykować, żeby ten palec był w tym miejscu, gdzie trzeba, a nie gdzieś, nie wiadomo gdzie, poza kadrem. Pokaż się tamtego. Ten w tą, ten w tą. I weź tu bądź zdrów i rób, tak żeby było dobrze. Aż tak świetnie. Tylko ten mały taki wąski jakiś. On leci tak do góry. I widać jak jest taką skocznią. Ten fajnie sobie tak idzie tutaj do góry, tak na prosto, a ten tak schodzi nam do góry. I to właśnie widać tutaj, jaki jest taki uii. Ale też sobie z tym poradzimy. Czas teraz zrobić skórki. Tu mam cię odpowiedzieć. Tak, tak, proszę. Proszę, poproszę. Mamy skórki jeszcze nieopracowane. Tak, na razie są takie. O, może zdjęcie zrobimy. Ale masz skórki. Teraz użyjemy sobie kopytka do tego, żeby tutaj te skórki nasze przygotować, odsunąć. Bardzo cieniutkie, fajne kopytko, które nam pomoże w tym. I odsuniemy sobie ostrożnie. Tutaj u Izabeli właśnie wystarczy tylko je tak delikatnie podsunąć. Ale są też takie skórki, które mega się przyklejają do płytki. No i wtedy trzeba je bardzo dobrze odkleić. Dobra. I będziemy sobie opracowywać, jakie my wybierzemy sobie tutaj frezy. Frezy z nasypem diamentowym, frezy diamentowe. Wszystkie frezy i narzędzia, których tutaj używam, znajdziecie na sklepie justnice.pl, także wbijajcie śmiało. Jest ich tam mnóstwo, aż podarłam ten. I pierwszy frez, jaki użyję, jest to frez i o ten jeden. Jest to taki ścięty stożek i tym frezem oczyścimy sobie tutaj, oczyścimy sobie skórkę. Wkładam, uruchamiam maszynę i będziemy sobie opracowywać i frezujemy. Mamy to tak bardzo ostrożnie przy tej części. Tak sobie troszeczkę odsuwam kciukiem. Już jakoś to wygląda. Już powoli doprowadzamy paznokcie do stanu ładnego. I za to zasypiasz? Mhm. Zaraz cię tutaj przejadę, frezarko, to szybko się obudzi. O, ups. Nie nagrywało się. O, tu mnie coś boli. Gdzie cię boli? O tu. Co cię boli? No coś mi tak mnie jak smyrnęłaś, to mnie tak zabolało troszkę. A tu też? Tu nie. Też tak boli jak tu nie, tam tylko. Dojadę cię w tym miejscu jeszcze. Miałam pytać, na jakich obrotach robisz te pastery. No, to byś za dużo chciała wiedzieć. Te się wyuczysz. No jak? No i co? Nie, ja już się nie dotykam do frezarki. Pewnie nie miałaś frezarki w super ekstra fajnej. No, to też mogła być jedna z przyczyn. I nie wiedziałaś, jak jej użyć. To też. I nie pisałaś, tylko później coś mi się zrobiło, zobacz. Samo. Samo się zrobiło. Samo. Ja nie dotykałam. Właśnie też pamiętam, jak miałaś taką tendencję do zgryzania skóry, tak. Do skubania. I właśnie postawiłam Izie ultimatum, że dopóki nie zacznie dbać o skórki i będzie przychodzić z takimi obgryzionymi, to nie będę cię zapisywać na pazy. To tak, powiedziałam, tak, nie? Tak. I był już chyba taki moment, że już to było na granicy, ale wzięłaś się ze skórki, tak, tak, tak. I było wtedy piękno, ładne, prawda? No. Ale widzę, że teraz coś znowu powracasz do tego. Już te 6 lat to cię chyba tak za bardzo rozleniwiło. No. A później, o, coś mi tutaj coś boli. Coś mi boli. Paznokieć mi boli. No. Tak to właśnie wygląda. Teraz wytniemy palce. Skórki wytniemy nożyczkami. Ja tutaj mam nożyczki 21 mm. Tak ostrożnie wytnę to, co mi tutaj przeszkadza. A tu już mamy taką pękniętą skórkę, więc musimy uważać. Dużo też nie będę aż tak wycinać, bo nie mamy aż takich mocnych i grubych tutaj tych skórek, gdzie nie, gdzie są. Ale to jeszcze sobie wypolerujemy. Wygładzimy bardzo ostrożnie. To, co tutaj
odstaje, nie za głęboko. I jak się czujesz przy wycinaniu skórek? Akurat to jest przyjemne. Na pewno bardzo satysfakcjonujące, nie? Ty lubisz się patrzeć, jak skórki się wycina? Lubię, no. Lubię w ogóle ten proces doprowadzania skórek do ładu. Ja bardzo lubię wycinać skórki nożyczkami, bo widzę, co mogę sobie fajnie wyciąć. Mhm. Fajnie mogę tutaj mieć kontrolę nad tym, co wycinam. Cążki też są super. Jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do wycinania cążkami, to jak najbardziej. Ja uwielbiam nożyczki, bo wtedy mam takie fajne, proste cięcie i to się fajnie prezentuje. O! A zdarzyło Jezus, ci się myślałam, kiedyś... Że... Tam... Zdarzyło ci się kiedyś zaciąć klientkę? Tak, że się lała krew? Nie. Nie. Czasami to raz się zdarzyło, ale to bardziej tak, wiesz, żeby pokazać, że takie rzeczy się dzieją. Nie, no myślę, że każdemu z nas zdarzają się takie sytuacje, jak na przykład, nie wiem, przychodzą nowe klientki, my nie znamy ich paznokci, skórek i czasem możemy przepracować takie bardzo delikatne, suche skórki i za bardzo chcieć na przykład wyciąć, no to wtedy możemy się nadziać na takie rzeczy. Ale są fajne preparaty do tamowania krwi, które w razie właśnie takich sytuacji bardzo nam fajnie pomagają. Świetnie. Skórki są już bardzo piękne, ale jeszcze my tutaj sobie je ładnie tu dopracujemy. Ja myślałam, że już mogę iść. Już do domu. Jeszcze użyjemy frezu. To jest frez J10. Chyba. J10. On jest taką łezką troszeczkę większą. I tym frezikiem jeszcze tutaj oczyszczę te strefy, które po wycięciu skórek bardziej się odsłoniły. Tak, żeby to wszystko jeszcze ładnie tutaj przygotować. Włączam sobie frezarkę, małe obroty. Jeszcze tutaj właśnie wygładzam. I borowanko. O, tu jeszcze tak delikatnie. Czy tu boli? Nie. Ale miało być tak strasznie. A jest tak ładnie, cicho. Tu cię tylko coś boli. Tamtym. Nie tu, tamtym. Nie w tym. Teraz zrobimy test, czy będzie piekło. Dobra, pierwsze wsiąknięcie. Jest git. Czy ten środkowy może piec? Nie? Mm. Nie, to... Żadnej dramy nie ma. Pokażę wam, no bo masz tutaj taką... Nie wiem, kto ci to zrobił. O, tak się prezentują skóreczki. Pokażę jeszcze tutaj. Tak się prezentują skórki po opracowaniu. Pięknie to wygląda. Prezentuje się ładnie. O, tak, mamy to. I zaczniemy sobie teraz uzupełniać. W sumie cement mamy uzupełniać, bo to na nowo musimy je zrobić. Zbudować. Takie uzupełnianie, zbudować, zrobić i nowe paznokcie. Tu jeszcze mamy troszeczkę bazy. Ona nie została tak do końca zdjęta. Jeszcze jej tutaj tak minimalnie jest na niektórych paznokciach. Więc lecimy. No to co? Czas nie wstawać, bo mam wszystko pod ręką. A to nie koniec? Aha, dobra, chciałam, ale w takim razie zaprosimy Izę na kolejny, inny dzień, żebyśmy nagrali dla was uzupełnianie paznokci. W sumie to takie uzupełnianie, zrobienie nowych, ale może coś nagramy takiego, jak wzmocnić paznokcie naturalne. Dziękuję wam za dzisiejszy dzień. Dziękujemy Izie za to, że się zgodziła użyczyć swoich paznokci. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zapraszam was. Macie tutaj taki przycisk. On musi się zmienić na szary. I
zapraszam Was też na sklep justnails.pl, w którym znajdziecie wiele rzeczy, wiele artykułów do stylizacji paznokci. No i oczywiście zapraszam Was na Instagram. Tutaj? Tu będzie? Tutaj będzie odnośnik do Instagrama. Znajdziecie tam mnóstwo inspiracji i na Instagramie też prowadzimy live. Także zapraszam Was, dziękuję jeszcze raz i do następnego. Dziękujemy, trzymajcie się ciepło. I wszyscy teraz będą znać tajemnicę Just Nails, że dziewczyny same sobie wybiorę Ci zaraz kochaniutka żelik, jaki sobie położymy. Chcesz chyba położę sobie sama. O, spoko. Takim spoko tempem. A jaki chcesz żel? Różowy. Mam taki piękny żel. A może być baza? Może być. Dobra, mam. Nie mam. Teraz sobie posmaruj to, tylko to bardzo ostrożnie. Może ja Ci to zrobię? Nie. Wypali Cię palce. Ja się sama. Ja nie biorę odpowiedzialności za to, co się stanie. Skrobisz. Zaraz pędzelek. Skrob. Będzie piekło? No. Dobra, dawaj tam. Może ja w ogóle pójdę już? Co? No spoko. Odcinek nagrany. Obyś tylko nie połamała, bo co ja później nagram z Tobą. Dobra, prawej nie zrobię. Maluj mnie to teraz. To co maluj? Trzymaj. Proszę. Puk. Nie wchodzić.